Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwie przesyłeczki z Anglii. Jedna jest z angielskiego Topsa, a druga od mojego znajomego, który załatwił mi kartę z autografem. Nie wiem, czy się domyślacie, o co chodzi, dlatego na razie jeszcze nie będę zdradzał. Rozetniemy sobie tutaj pierwszą kopertę. I patrzymy, co w środku. Tak jest, moi drodzy. Jordi Alba z autografem. Mamy kartę z autografem Jordi Alby. Barcelona, autentyczny autograf. Zobaczymy, czy da radę ją wyciągnąć, ale raczej tak. Popatrzcie. Jest certyfit. Czyli mamy ostatnią brakującą kartę z angielskiej wersji, autograf Jordi Alby. Chciałbym tutaj podziękować mojemu przyjacielowi. Thank you very much, my friend, for Jordi Alba. No a teraz przechodzimy do drugiej przesyłeczki. Zobaczymy, czy da radę ją tak otworzyć. Tak. I zobaczymy, co tutaj jest. Jedna saszetka. Koperta. To na razie odłożymy na boczek. Tu mamy kolejną saszetkę i jeszcze coś tam w tyle. W sumie 5 saszetek, moi drodzy, mamy i pusto. Więc najpierw może sobie zaglądniemy do tej koperty, co tutaj w środku jest. Tak jest, moi kochani. Antoine Griezmann XXL. 5 kart Antoana Griezmana mamy tutaj. I do każdej jest saszetka, więc teraz sobie otworzymy. Zobaczymy, co nam fajnego wpadnie. Dla przypomnienia, jest to wersja angielska. I mamy tak: Sterling City, Dyer Tottenham, Lyon logo, Guedes Valencia, Agent Card Azpilicueta, Johnny Wolverhampton. Kolejny zawodnik z tego klubu: Ruben Neves z Arsenalu, Leno Jose Maria Jimenez Atletico, Verratti Paris Saint-Germain, Witzel, Borussia, Moura, Tottenham, Robertson, Liverpool i Ourar, Olympique Lyon, MVP. Druga saszetka. I mamy Harry Winks, Tottenham, tak samo Vertonghen z Tottenhamu, Diaz, Benfica, Areola, Paris Saint-Germain, Marcelo, Real, Maitland-Niles, Arsenal, logo Manchesteru City, Laporte-Stones, to jest duo z Manchesteru City, Hazard, Real, logo Barcelony, Grimaldo, Benfica, Munier, Paris Saint-Germain, Silva, City, Davies, Tottenham i Club Legend, Matt Doherty, Wolverhampton. C
Co mamy w kolejnej saszetce? Henderson Liverpool, Fred Manchester United, Paco Alcacer Borussia Dortmund, Felipe Atletico, Logo Wolverhampton, Luis Chelsea, Doherty Wolverhampton, Guendouzi Arsenal, Alba Barcelona, ale bez autografu. Popatrzcie, przy okazji sobie zobaczymy, jak to wygląda, porównując sobie karty. To jest to samo, identyczna karta, bo to jest bazowa, tylko naklejka jest z autografem Jordi Alby. Innych różnic tutaj nie ma. Dalej, Kroos, Real, Perisic, Inter, Depay, Lyon, Sanchez, Manchester United, Silva, City i Koke, Man of the Match. Czwarta saszetka. I tutaj jest bramkarz De Gea, przepraszam, Manchester United, Laporte, City, logo Interu, Fred, Lyon, Pavard, Bayern, Dembele, Barcelona, Pulisic, Chelsea, Ronaldo, Juventus, Jorginho, Chelsea, Casemiro, Real, Dembele, Lyon, Banega, Sevilla, Mares, Manchester City, Trippier, Tottenham i Koke, klub Legend. No, druga karta, klub Legend. I jeszcze jedna saszetka. Sanchez, Tottenham, Keita, Liverpool, Ben Yedder, Sevilla, Royce, Borussia, Felix, Atletico, Boli, Wolverhampton, Bellerin, Arsenal, duo z Manchester United, Show Van Bissaka, Christensen, Chelsea, znowu Alba, bez autografu, Kroos, Real, Depay, Lyon, Mbappe, Paris Saint-Germain, Silva, City i Man of the Match, Nainggolan. Tak więc, moi kochani, jestem mega zadowolony. Ostatnia brakująca karta z angielskiej wersji już jest. Jordi Alba z autografem. No i oczywiście fajne są te XXL-ki z Topsa. Dzisiaj Antoine Griezmann. To by było na tyle dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co myślicie odnośnie kart, które dzisiaj Wam zaprezentowałem, tych dwóch przesyłek. Tak więc ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!